10 lipca wspominamy błogosławionego Emanuela Ruiz, zakonnika i męczennika. Emanuel urodził się 5 maja 1804 roku w San Martín de las Solas w Hiszpanii. Gdy dorósł, wstąpił do zakonu ojców franciszkanów i po otrzymaniu święceń kapłańskich wyjechał jako misjonarz do Ziemi Świętej. Tam nauczył się języka arabskiego i pracował w Ramie, Hajfie i w Damaszku. Wyróżniał się wśród współbraci opanowaniem, spokojem, pogodą ducha i cierpliwością. 10 lipca 1860 roku na klasztor napadli druzowie, grupa wyznaniowa wywodząca się z islamu, którzy próbowali zmusić braci do przyjęcia tej religii. Ojciec Manuel jednak powiedział im: „Jestem chrześcijaninem, franciszkanem i kapłanem Chrystusa. Pragnę umrzeć jak chrześcijanin, franciszkanin i kapłan Chrystusa”. Potem spożył Eucharystię. Druzowie torturowali go, a kiedy nic nie wskórali, pozwolili mu wybrać miejsce śmierci. Manuel położył głowę na ołtarzu i powiedział: „Róbcie, co macie robić. Jestem gotów oddać życie za Chrystusa”. Zginął od uderzeń siekierą w głowę, a wraz z nim 10 innych kapłanów. Ojciec Manuel miał 56 lat. Beatyfikacji męczenników dokonał papież Pius XI 10 października 1926 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Emanuela, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.